Dobiegł końca rok Andrzeja Strumiły. Finałowym wydarzeniem rocznych obchodów był benefis artysty, w którym udział wzięła rodzina, przyjaciele, sąsiedzi z Maćkowej Rudy oraz wielbiciele talentu jubilata. Okazją do ogłoszenia roku 2017 rokiem Andrzeja Strumiły były przypadające na ten okres jego 90. urodziny. Muszę powiedzieć, że ja cieszyłem się tym rokiem, ale też nieraz byłem zażenowany. Ja na wstępie, w czasie otwarcia mojego roku powiedziałem, że jak to tak rok. Ja nie jestem ani Kopernik, ani Curie Skłodowska, żeby robić rok mojego imienia. Andrzej Strumiło urodził się w 1927 roku w Wilnie, w tamtejszej ówczesnej klinice uniwersyteckiej. Jednak według dokumentów profesor Strumiło jest nieco młodszy. Jak do tego doszło, wyjaśnił sam bohater roku i sobotniego wieczoru. Moja dobra matka, ratując mnie przed wywiezieniem na roboty do Niemiec, kiedy wywożono 15-letnich, odmłodziła mnie rok. Co zresztą opłaciło mi się. Bo zamiast być w batalionach frontowych, w roku 1944 byłem w batalionach roboczych i przepływałem tory wąskie niemieckie na szerokie sowieckie. Rozmowę z profesorem, stanowiącą jeden z filarów benefisu, poprowadziła Małgorzata Sporek-Czyżewska z Sejneńskiej Fundacji Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów. We wspomnieniach Andrzej Strumiło przywołał wydarzenia, które ukształtowały go jako twórcę. Dzieciństwo spędziłem na północnej gęściźnie na ziemi lubuskiej. Moja dobra mama, jak miałem lat 5, to czytała mi Cervantesa, Don Quixota. Byłem tak przejęty tym, że moje pierwsze rysunki przedstawiały Don Quixota, jak atakuje wiatraki. Pierwsze artystyczne kroki stawiał nie pół wieku temu, jak powszechnie się uważa, ale znacznie wcześniej. W Lidzie przed wojną w roku 1939 i już we wrześniu na płotach Lidy wisiały moje plakaty. Jako artysta malarz sprawdził się jako jeden z autorów pracy zbiorowej nad obrazem przedstawiającym dowódcę wojskowego Woroszyłowa. A mnie dano do namalowania kopyta. Ja malowałem olejną barwą kopyta Woroszyłowa i to było moje pierwsze malarstwo olejne. Nie mogło się też obyć bez wspomnień z czasów Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studiował pod okiem Władysława Strzemińskiego. Człowieka, który, jak mówię, otworzył moje oczy na urodę świata i świata sztuki. Andrzej Strumiło, współczesny człowiek z duszą wprost z renesansu, ma na swoim koncie również dorobek literacki. Najbliższa jego sercu praca to Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie mogło na benefisie zabraknąć upominków, życzeń, tortu i czegoś dla ducha. Spotkanie jubileuszowe uświetnił koncert Sejneńskiej Orkiestry Klezmerskiej i Tria Smyczkowego. Dla profesora i jego gości zagrał Wojtek Proniewicz i bracia Rożkowscy.